Suwalski Ośrodek Kultury już od piątku zaczyna świętować swój pierwszy mały jubileusz, 5-lecie istnienia. Instytucja skupia pracowników i instruktorów byłego MDK-u i ROKiS-u. Według dyrektor Bożeny Kamińskiej SOK znakomicie spełnia swoje zadania. Zdobywa największe wyróżnienia, jeżeli chodzi o kwestie organizacji wydarzeń międzynarodowych, czy to Suwałki Blues Festival, który doczekał się wyróżnienia marki województwa podlaskiego, czyli jest marką Podlasia, a również wyróżnienia, które dotykają jak mnie dzisiaj przez Młodzieżową Radę Miasta Suwałki wyróżnieniem Przyjaciel Młodzieży Suwalskiej. Myślę, że to jest swoistego rodzaju order uśmiechu od tej oddolnej inicjatywy, która jest bardzo krytyczna, która potrafi docenić, która potrafi włączyć się w kreatywne również tworzenie tej edukacji i kultury w naszym mieście. Utrzymanie poziomu to wyzwanie na przyszłość. Ludzie doceniają przede wszystkim wartość i poziom sztuki, jaką proponujemy. Nie stawiamy na byle jakość. Wszystko staramy się, jeżeli chodzi o naszą ofertę, przygotowywać profesjonalnie i oczywiście, żeby to miało najwyższą jakość, jeżeli chodzi o organizację i propozycję programową. W najbliższy piątek obchody 5-lecia zainauguruje wystawa Andrzeja Strumiło, a o 20:00 długo wyczekiwany koncert Tomasza Organka. Uroczyste takie obchody z naszymi sympatykami, sponsorami i przyjaciółmi i pracownikami Suwalskiego Ośrodka Kultury przygotowaliśmy na sobotę, razem połączone z wydarzeniem 10-lecia Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, która wystąpi z klezmafurem. Myślę, że będzie to doskonale energetyczny tutaj koncert, na który bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, kto jeszcze chciałby wziąć w tym wydarzeniu udział. Natomiast niedziela jest teatralna. Dziady w wykonaniu Teatru Wierszalin. Najbliższy poniedziałek, 2 października, także będzie teatralny. Tego dnia aktorzy z Supraśla swój spektakl wystawią przed uczniami suwalskich szkół. Oprócz tego zarówno w głównej siedzibie ośrodka, jak i w budynku byłego ROKiS-u od piątku do poniedziałku będą odbywały się animacje kulturalne i warsztaty dla najmłodszych. Bożena Kamińska już teraz dziękuję wszystkim tym, którzy przez 5 ostatnich lat pracowali na rzecz tej największej instytucji kultury w naszym mieście. Czego sobie życzę z okazji jubileuszu? Chciałabym, żeby kultura była tym, tą dziedziną życia, która jest doceniana, która świadomie kreuje też bardzo wysoko i promuje promocyjnie miasto czy środowisko, ale również jest tym kołem zamachowym gospodarczym, bo jak popatrzymy na różne wydarzenia międzynarodowe, nie tylko na Suwałki Blues Festival, ale na inne przeglądy i festiwale, ile osób do nas przyjeżdża, to przecież to są nasze zajęte hotele, nasze restauracje, czyli ta przestrzeń taka gospodarcza. Jak sobie to uświadomimy, to mam nadzieję, że kultura będzie bardziej ceniona i przede wszystkim lepiej wynagradzani pracownicy w kulturze, czego im życzę.